dobry Państwu. Zaczynamy sobie po raz kolejny z Pragi. A czy z Pragi nie zaczynamy? Zaczynamy. Zaczynamy nagrywanie z Pragi. Pociąg, który zabraliśmy z Ciechanowa i ten pociąg prowadzimy na chwilę obecną do stacji Puławy Azoty. I ogólnie plan zakłada w stacji Puławy Azoty wymianę drużyn, zamianę na pociąg sprzeciwka. Na razie to na Pradze podciągamy pod wyjazd. Znaczy pod wyjazd tranzytu. Bo nie mamy semafora wyjazdowego. Jest to ostatnia moja służba w roku 2022. Dzisiaj kończę godzinę. W tym miesiącu już pracować nie mogę, a co za tym idzie w tym roku? Tak więc rok kończę pociągiem do Puław Azotów. Czy pociągiem do Szczebrzeszyna, ale... Doprowadzę go do Puław Azotów prawdopodobnie. Manewrowali na Sosny, tak? Święta i po świętach, zima i po zimie. Cały rok też się kończy, no wszystko się kończy. I zostało jeszcze 2 tygodnie do urlopu, 2-miesięcznego urlopu. Też fajnie. Górą mamy łącznicę do... No właśnie, gdzie ta łącznica idzie? Łącznica między dwoma posterunkami na Pradze, ze Starego Targówka do Starej Jagiellonki, czyli z kierunku Warszawy Wschodniej Osobowej i Towarowej w stronę Odolany.
Sorry za te dwie paskudy na ekranie. Aczkolwiek są to wrzery na szybie i nie byłem w stanie tego doczyścić. Tak będzie. No i co? No i przystanek osobowy Targówek, niedawno otwarty, niedawno wybudowany.
dobry. Warszawa Wschodnia Towarowa. Dobra, i podany wyjazd. Nie uciekamy dalej.
daj mi jeszcze numer tego pociągu, co? Żebym wiedział, co tyle dyżurnym czy mówić. Aha, takie ładne numerki pełne dzisiaj. Dobra, spoko. No jak coś, to mówię. No. Wiesz co, numeru nie mam, ale możesz mi powiedzieć numer lokomotywy, to już sobie znajdę. Jaki tam jest Dragon, czy tam co tam jest? 28 AB. Dobra, dzięki piękne, ja już sobie poradzę. No hej. Także w Puławach będzie zmiana. W Puławach rzecz jasna, Azotach. Tam stoi nasz pociąg, do którego dołączają parę wagoników. Przesiadkę na 13 rewident, do 14 próba, zostanie nam 5 godzin, żeby wrócić do Warszawy. No, może być to ciekawe. Korzystając z tego chwili czasu, że się i tak wleczemy i tak nie mamy wyjazdu podanego, poszukam sobie numer telefonu do tego maszynisty, zadzwonię, dogadam się, że jest taki temat. Dragon, boczny numerek 028, Dragon 2. Może będzie fajnie, jak to na kolei. Zatrzymamy się na boczku, będę musiał wyłączyć ETCS-a, bo maszynista, którego zmieniam, prawdopodobnie nie ma autoryzacji. A druga sprawa, że tam, gdzie ten pociąg jedzie, tak ETCS nie jest nigdzie zamontowany na żadnej linii kolejowej, tak więc bez sensu jest jazda na ETCS-ie. Ale w tym celu, żeby tego ETCS-a wyłączyć, będę musiał się zatrzymać, ponieważ przy włączeniu ETCS-a lokomotywa zwala nam powietrze z przewodu górnego. Także niestety takie przedsięwzięcie trzeba będzie wykonać. A jak nie, to w Puławach najwyżej. Zobaczymy. 028. Jest offline. Czy nasze jest w trybie z HP, a wtedy błędy potrafią.
nie rozpędzamy iż gdyż, ponieważ zaraz i tak osobowego dogonimy. Blokada samoczynna, dwa odstępy przed nami wolne. Ta słowa normalnie zrobiła.
odstęp też nam się zwolnił. Standardowo, pociąg się zatrzymał, semafor się poddał. Dobrze, maszynista się nie poddał. Prędkościomierz w środku kilometry.
maksymalna. Tutaj mamy przede wszystkim moc zadaną. Tutaj mamy siłę pociągową każdego z silników trakcyjnych. W tym momencie 0. Tu mamy prąd łączny na wszystkie silniki trakcyjne, napięcie w sieci trakcyjnej, bieżąca prędkość. No, co ciekawe, numer lokomotywy, przebieg dzienny i całkowity. No, to jakieś tam pierdołki, nie? Ustawienie tempomatu. No, ustawię ten tempomat, nawet nie będzie na, powiedzmy, 80 na 79. I zadajemy moc. Parę sytuacji już takich miałem, no ale mniejsza o to. Miałem dwa wypadki na przejazdach jak do tej pory. Jeden wypadek, gdy pracowałem jako pilot. Zostałem przydzielony do maszynisty, który nie miał znajomości szlaku. Jechałem jako pilot i w drugi wagon z lokomotywy wjechał nam samochód. No co, ślisko było, nie wyhamował. Takiego jeszcze jestem w stanie zrozumieć. Ale nie jestem w stanie zrozumieć gościa, który wjechał mi w 27 wagon za lokomotywą. Godzina 13, lipiec, słońce za jego plecami, na przejeździe kolejowym pociąg. Sprawna sygnalizacja dźwiękowa, sygnalizacja świetlna, szlabanów nie było. Prędkość pociągu 20 km na godzinę. No i facet jedzie i wali prosto w pociąg, nie? Pyta się, jak to jest możliwe? No. Jakoś to jest możliwe. Policjanci pytali faceta, jak to się stało, jak on to zrobił, nie?
mówię, że nie ma pojęcia. On jechał, widział ten pociąg i sobie wjechał w niego, nie? Jego szczęście, że odbił się od wózka wagonu, a nie dostał się między dwa wózki, bo chłopa by zmieliło. No cóż, bywa. Z ciekawszych rzeczy miałem tutaj na torach. Komuś się nudziło, chciał zabłysnąć przed dziewczyną czy przed kolegami. Wypchali tutaj na tory. Garaż na torach blaszany. Też się zdarzyło. Miałem fajną sytuację w Rakowicach pod Iławą. Zatrzymałem się na boczku, ponieważ no środek nocy, jakieś zamknięcie, bo czy coś miałem za dwie godzinki postać. Wysiadłem sobie z lokomotywy. Poszedłem w okolice pierwszego wagonu. Wykonać powiedzmy czynności fizjologiczne, tak to nazwijmy, nieoficjalnie. Ja tak sobie wykonuję te czynności i takie słyszę sapanie za plecami, takie sapanie i tak czuję jakby jakieś spojrzenie, nie? O drugiej w nocy w środku lasu. I tak powoli głowę do tyłu odwracam, nie? 5 metrów za mną łoś. Łoś stoi, łoś i się patrzy na mnie, nie? Wiesz, mi się bardzo ciekawe doznanie. Bardzo. Idziesz się załatwić, odwraca się tu łoś.
przepis RCB. RBC. RCB. Z centrum. Ciernie ten kibel się wlecze. Wagony. Może nie tyle na wagony.